Hej, aż bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii walk moich widzów, no i tym razem walka kolejna o tytuł lidera, a mianowicie walka Serka oraz Kapspra. Tak, ciężko tutaj powiedzieć, no w grze widzimy Kasper kontra San. No i tak, co mogę powiedzieć ciekawego o drużynach? No tutaj znów widać sporo ciekawych mon, zwłaszcza po stronie Sana. Maractus bardzo mnie ciekawi. Cóż ten mon pokaże, widać taki troszeczkę... nietypowy team, że tak to określę, a z drugiej strony Kasper, no tutaj już takie trochę bardziej pospolite Pokémony typu Porygon 2, Dragonite, Tapu Fini i Diancie, co ciekawe, i Silvally. Dobra, zobaczymy, jak ten mecz się, moi drodzy, potoczył. W nostalgicznym rytmie z Black White, z walki z Kyuremem, z Rekshiromem lub Reshiramem. Dobra, na początek Diancie. Więc oczywiście pewnie będzie chciała użyć Stealth Rocka na start kontra Starmie, więc w sumie Starmie jest świetną kontrą przeciwko Diancie, także tutaj ładnie pewnie się Kasper spodziewał tego, co będzie miało miejsce, czyli próbę rozliczenia Stealth Rocka. No i dobra, od razu wycofka, wchodzi Porygon 2, to jestem przechwytując Natural Cure, więc w razie jakby coś się stało, typu poparzenie czy coś tego typu, to się poleczy. Dobra, więc rypnęło ostro, o, jest krytyczny, okej, to wiele wyjaśnia. No i Psychic. Próba rozwalenia Porygona siłą, no to akurat nie spodziewawszy się tego. Bardziej myślałem, że cofa na coś, co byłoby dobrym fizycznym atakerem, ale w sumie Psychic jest akurat nie najgorszym wyborem, bo może obniżyć spedzę temu Pokemonowi, przez co też każde kolejne ataki mogłyby być silniejsze, o ile oczywiście miałoby to miejsce. No i tutaj Discharge, który nie paraliżuje, ale jeszcze jeden atak i byłby w stanie załatwić Starmie. Dobra, więc do akcji wchodzi Maractus. Cóż Maractus ciekawego może zrobić? Więc tutaj wolna pole do popisu Recover. De facto Starmie też myślałem, czy użyję może Recovera, ale jednak nie. Dobra, Spikesy. No akurat Spikesów to teraz mniej osób używa, chyba że w połączeniu ze Stealth Rockiem na jakimś wkurzającym monie. Tutaj Ice Beam, no Maractus to akurat zabierze pewnie sporo, bo Maractus to na jakichś mega wytrzymałych nie należy. No i Gig Drain. No to akurat no nie był chyba jakiś za dobry pomysł, gdyż właśnie no defensywa Porygona jest no raczej mało do przebicia, w sensie nie do przebicia. Tam Pokémon jakiś jest Maractus. No dobrze, Maractus spada, no raczej nie za dobrze, ale na akcji wchodzi Bibarel. I tutaj może się rzeczy zacząć dziać ciekawe. Wycofka Bibarela i Vikavolt. Czyli pewnie, wycofka Porygona. Czyli taki double switch. No i Porygon kontra, no, Dragonite. No to akurat też chyba nie jest do końca dobry pomysł pod tych Fire Punch. No i zabiera naprawdę dużo. Vikavolt z kolei, Vikavolt, Thunderbolt, no i coś tam weźmie, tak? Ale no, przy multiscale'u, no to akurat no nie były to obrażenia, których by się tutaj... które by były satysfakcjonujące, może tak. Dragon Dance, tutaj pewniak, taki dosyć, no, który był zgubny. Znaczy, no, na pewno siebie może, o to mi chodziło, nie, że pewniak, ale... dobra, i chodzi do akcji Silvally. Sądząc po ogonie, być może być to wodne, albo jakieś mroczne. Dobra, U-turn i po Vikavolt. Jak na razie Serek ma niezłą przewagę. Dobra, ponowne wejście Diancie. W końcu może rozrzuci kamulce. I Starmie. To chyba nie tak miało być. Ponownie wycofka Diancie i pewnie ponownie Porygon 2. A jak? No a tutaj Scald nadziei z nadzieją na poparzenie. Czyżby tak miało być? Czy nie wsiądzie poparzenie? Zaraz zobaczymy. Chociaż de facto... nie wsiadło. Jakby wycofał tego Porygona, to i tak później to poparzonko mogłoby wejść. Dobra, Thunderbolt i Recover. Czemu Thunderbolt akurat? Może się spodziewał tego Sylvalego, trudno powiedzieć. Dobra, w każdym bądź razie wycofka Starmie, bo tak jest w zasięgu Discharge'a. No i do akcji wchodzi Bibarel! Ale to przecież może wsiąść Discharge, to może się wszystko zmienić. Chociaż... z drugiej strony, jak to ma Weakness Policy, a ma? No nie wiem. W W każdym razie paraliż. Ale z drugiej strony Bibarel z Weakness Policy. O kurde, to byłoby coś. No dobrze, no ale no niestety Bibarel Amnezja to już się na nic nie zda. Tak, wiadomo, że spec rośnie o 3 stopnie, ale no... Aquajet, który robi tyle co nic. No i Discharge. Dobra, więc tutaj widzę, że już Kasper ma przewalone. Tak naprawdę już można to stwierdzić w połowie meczu. To już jest druga połowa, ale... No widać, że niedobrze się dzieje. No tak naprawdę udało mi się wykończyć jednego Poksa, natomiast wciąż jeszcze jest do wykończenia ten Porygon, który jest no twardym orzechem do zgryzienia dla wielu. No i ponownie tutaj... Toxic jednak. Pewnie spodziewał się, że ten użyje mega ewolucji, więc stąd też nie chciał ryzykować Discharge'a. Na jego miejscu jednak wolałbym użyć Discharge'a, żeby sparaliżować tego Charizarda, bo jeżeli się on nabustuje, może być nie lada problemem. Dobra, Charizard Y Zord z Dragon Dance'em. Tego jeszcze chyba nie widziałem. W sumie ciekaw jestem, co to może zrobić, czy to jest fizyczne. Chcę być w sumie połączenie z Droth, może nie być wcale złym pomysłem. Tak więc zaraz zobaczymy. Full Blitz, tak jest. Z tak mega wzmocnieniem było w stanie skosić Porygona 2. Wow! No dobra, widzę, że z Charizardem to nie są przelewki. To w sumie to zatrucie akurat w tej sytuacji wcale nie było aż takie złe. Dobra, Tapu Fini, no to akurat może znieść coś, ale czy na tyle będzie w stanie to wytrzymać? Flerblica raczej myślę, że tak. Thunder Punch to chyba też. Tapu Fini to też jest twarda sztuka. I Haze. Ciekawe, już bardziej się spodziewałem, że jakiś wodny atak wsiądzie de facto, ale dobra. Haze też będzie pomocny, przynajmniej w dalszej części gry może to zaowocować naprawdę porządnie, że się tak wyrażę. Dobra, ponownie Dragon Dance. Czy to akurat będzie dobre? Się okaże. Dobra, Scald super efektywny, no, mimo słoneczka prawie wykańcza Charizarda, a to co nie wykończy Scald, wykończy trucizna. Także tutaj akurat, no to akurat bardzo ciekawy pomysł jest dla tego Charizarda Y z kolei z Dragon Dance'em. I fajnie, że też nie użył mega ewolucji od razu, tylko po prostu użył Dragon Dance'a, przez co przeciwnik był trochę zgłupieć. Czy to będzie kurde Charizard X? Nie, Zonk, Y. Tak więc, Dobra, Thunderbolt, który coś tam zrobił. Mundblast, który zrobi pewnie znacznie więcej. No i pada też Starmie. Tak więc tutaj Serek naprawdę przygotował konkretną drużynę. Dobra, i Skarmory. Dobra, ten Skarmory tutaj akurat, no nie wiem, czy coś więcej zdziała, bo jeszcze jest w pełni sił Typhlosion, który tego Pokemona zdejmuje jednym uderzonkiem. Dobra, Zords Dance. No, jak to będzie szybsze, może coś podziałać, ale jak nie będzie, no to... No to nie. Eruption. Wow. Śmierć na miejscu. Chyba, że ma Focus Sash, ale nie ma. No tak. No akurat tego Skarmorego kojarzę, bo wiedziałem, że on ma Weak Armor. No i tak oto akurat wygrywa... walka Serek, tak więc gratuluję wygranej, naprawdę bardzo fajny mecz, przewaga tak naprawdę już od samego początku do samego końca utrzymana, także tak, walka z ciekawymi Pokemonami, no San niestety tutaj troszeczkę do... nie miał najlepszej drużyny przeciwko drużynie akurat Kapspra. No i wyszło jak wyszło. Dobra, myślę, że na dzisiejszy film to będzie, moi drodzy, tyle. Tak więc ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych walkach. Zapraszam was też do odwiedzenia mojego Discorda. Tam też możecie się zapisać do ewentualnych walk lub ewentualnie jak macie jakąś fajną, ciekawą walkę, też mi możecie podesłać. Chętnie ją obejrzę, skomentuję. Do tego też zachęcam was też do wspierania mojego kanału, gdyż dzięki wsparciu kanał może się prężniej rozwijać. Także dziś widzę to wszystko. Ja z wami żegnam. Do usłyszonka. Cześć!